Cześć, to ja. Tak. Co dzisiaj będzie? A, nie zapytałam, co słychać? No co słychać? Boże, ja tutaj trzęsę wszystkim. Nie, to w ogóle nie powinno się wydarzyć. Ale się wydarzyło, więc pomijmy to milczenie. Słuchajcie, co dzisiaj będzie? Dzisiaj chciałam z wami przetestować maseczkę borowinową z masłem pszenia, którą dostałam w prezencie. Tak, tak, była kupiona w uzdrowisku, dlatego tak ładnie wygląda, tak jest ładnie zapakowana, słuchajcie. No i co ja wam powiem na temat tej maseczki? Tak jak już wspomniałam, jest to maseczka z borowiną i maseczka polskiej firmy. Tutaj się dowiedziałam na opakowaniu, opatrzcie, Scania Cosmetics. To jest polska firma, ja weszłam na tę stronę scaniacosmetics.pl i tam wyczytałam troszeczkę na temat tych kosmetyków. Może najpierw opowiem wam o cenie. Ceny są zróżnicowane, ale te kosmetyki nie są drogie. Nie, nie są drogie, tak około, wiecie, 15, 30, 40 zł. Akurat ta maseczka mieści się w granicach chyba 20-25 zł. Są różne cuda tam, no nie wiem, mydło żurawinowe, borowinowe, szampony z dziegciem, także słuchajcie, to są kosmetyki naturalne, eko, czyli bardzo modne teraz, i od niedawna produkują też kosmetyki wegańskie, więc to jest bardzo fajna sprawa, także myślę, że będę wspierać, jeśli ten produkt się sprawdzi oczywiście, bo polska firma, coś mi tu swędzi, polska firma, fajna cena, ładne opakowanie, kosmetyki wegańskie. No słuchajcie, czego chcieć więcej? Dobrze, przeczytam wam tutaj z tyłu, co obiecuje producent, bo pewnie wszyscy wiecie, że borowina to jest taki rodzaj torfu, ale przeczytam wam, na co ona działa i no, przydałoby się coś wiedzieć. No dobrze, maseczka przygotowana na bazie naturalnych olejów roślinnych. Olej rzeżowa, makadamia, masło shea z dodatkiem borowiny doskonale oczyszcza, regeneruje i stymuluje skórę. Zawarte w olejach witaminy A, E i F łatwo przenikają do skóry, poprawiając jej kondycję. Tak, cieszymy się. Dobra, co tutaj jeszcze piszą? Masło shea, zwane też karité, łagodzi podrażnienia, koi, zmiękcza skórę. Stymuluje aktywność komórek w walce ze starzeniem się i odnawianiem naskórka. Bla bla bla, uodparnia skórę na podrażnienia. Maseczka do twarzy zawiera również glinkę czerwoną, która szczególnie dobrze działa na skórę wrażliwą i naczynkową. Po zastosowaniu maseczki skóra staje się świeża, gładka i aksamitna. Maska jest bez dodatku kompozycji zapachowej. Tak, to nas interesuje. Oj, coś mi się tutaj... Czy to kłaczek się dostał do soczewki? No dobra, jest ok. No dobrze, skóra świeża, gładka, aksamitna, regeneracja, stymulacja skóry, olejki, koi, zmiękcza skóry, uhu, ile dobroci. Mam nadzieję, że to wszystko osiągniemy za pomocą tej maseczki. Bardzo ładne opakowanie, podoba mi się on. Tutaj wam jeszcze może przybliżę, 70 ml. Opakowanie wygląda tak. Robimy unboxing. W ogóle to była taka niespodzianka, słuchajcie, bo ja sobie siedzę, a tu nagle, a wiadomo, listonosz puka dwa razy, otwieram, listonosz przyniósł mi paczkę, że ja na żadną paczkę nie czekam, a tu niespodzianka, fajnie, nie? O, no, jest pokaźna, ładnie wygląda, to znaczy, no wiecie, sposób użycia, aha, tutaj te same informacje, co już mieliśmy. Ja zobaczę, czy ona pachnie. Lubię zapach borowiny. O, zabezpieczona. Dobra. Trochę mi się kojarzy z pastą do zębów. Nic nie czuję. Konsystencja. Taka. Taka jasna Nutella. No dobrze. Na osuszoną skórę. Chyba nie chcę mówić, co mi to przypomina, ale lejąca się. Nie chcę mówić, jak to wygląda, jakbym się posmarowała. Także ciekawe, czy wy macie skojarzenia. A, bardzo delikatna konsystencja, miluśka. Ale leje się to tak, wiecie, mam wrażenie, że ja zaraz całą tą tubkę, o, wylałam. Oj, 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 całą tą tubkę zużyję na jeden raz.
omijam okolice oczu, oczywiście. Postanowiłam, że odżywię też brwi. Nos. Dobra. Także no, wiecie. Jakby co, te produkty możecie zamówić przez internet. Nie wiem, czy one są dostępne w sklepach stacjonarnych, bo jak poszukiwałam na tej stronie, to tam były tylko namiary na przedstawicieli handlowych. Także ja nie wiem, ja nie wiem. No dobrze. Ustalmy, że... A jeszcze tu trochę mam. Ustalmy, że wyglądam, jakbym się posmarowała masłem orzechowym, dobra? No co, nie szczypie mnie nic, więc to dobrze. Mam nadzieję, że nic nie uczula. Zapach jest taki, już ja wam powiem, jak żwirku z asfaltem. Połączenie, tak mi się kojarzy, jak jakaś taka stara roślina, która gnije. No ale nie, to nie jest jakoś tam przeszkadzające. I znowu światło. Światło, powróć. O. O. I ja się tak właśnie kręcę, żeby dobrze było wszystko widać, ale wiecie jak to jest. Dobra, maseczkę mamy trzymać na skórze przez około 10 minut, więc ja na razie idę tam sobie coś porobić, nie wiem, 10 minut, 15 minut, zobaczymy. Na razie bardzo przyjemnie, czuję taki efekt jakby chłodzenia, ale poza tym niczego nie czuję. Kolor mógłby być inny, ale zobaczymy, wracam do was za chwileczkę. Wróciłam do was i co mogę powiedzieć o tej maseczce? No słuchajcie, jakoś tak ciężko mi się ją zmywało. Może nie tak, że spędziłam pół godziny nad zlewem, ale tak jakoś nie chciała zejść i ja zauważyłam, bo chyba wcześniej tego w ogóle nie brałam pod uwagę, że tam są takie pielęgnujące grudki, tak jakby peeling, ale takie pojedyncze, takie, nie wiem, spojrzę nawet jeszcze raz, ale ja miałam takie wrażenie, że tam są właśnie jakieś takie grudeczki i słuchaj, a zobaczę, zobaczę, ale niedużo, niedużo. O, dobra, że tam są jakieś takie grudeczki i jednocześnie peelingują skórę, także bardzo fajne, też to bardzo drobne i podoba mi się to, podoba mi się to. No słuchajcie, jakie są moje odczucia po pierwszym użyciu i po unboxingu tej maseczki? Skóra jest naprawdę gładka. Czy jest aksamitna? Nie wiem, tak trochę się klei, o. Widzicie? Pyk. Nic nie robiłam, naprawdę niczym nie przemywałam. Jest gładka i czuć, że jest nawilżona w ogóle, ale to w ogóle mi nie wysuszyła skóry. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo duży plus, jeśli chodzi o maseczkę. Co do tego zmywania, to już to pomińmy. Cena jest fajna, opakowanie jest fajne. Wróćmy jeszcze do tego, co tu napisał producent. Koi i zmiękcza skórę. Łagodzi podrażnienia, tak? I co tutaj jeszcze było? Oczyszcza, regeneruje. Tak, właśnie to oczyszczanie jest najfajniejsze. To poczułam najbardziej. Takie było moje pierwsze wrażenie. O, skóra jest oczyszczona i jest gładka, może nie akcent. O, teraz jakoś mi się mniej to klei. Nie wiem, może mam jakieś takie wrażenie. Także regeneruje, stymuluje skórę. No do. Skóra zregenerowana. To się okaże, wiecie jak to jest po pierwszym użyciu. Także jak na razie jestem zadowolona. Czuję takie nawilżenie, odprężenie. Nie podrażniło mi w żaden sposób skóry, oprócz tego, że się tutaj chyba podrapałam, czy coś zrobiłam. Są te takie drobinki, które peelingują twarz. W ogóle w czasie jej noszenia to było bardzo komfortowe, nic mnie nie piekło, nic mnie nie podrażniło, także super. Cena jest bardzo fajna, polska firma, naturalne kosmetyki. Tak, ja polecam. Wkładam z powrotem do pudełka. Ja zawsze tak robię, no zawsze tak robię. Mam nową rzecz, ona musi być w pudełku, bo jest wtedy nowsza. Moja logika jest fantastyczna. Także dziękuję wam, że byliście ze mną w czasie tego testu, kiedy wyglądałam jak Nutella lub coś innego. Ja tę maseczkę polecam. Jestem bardzo ciekawa innych produktów, zwłaszcza mydła borowinowego i żurawinowego, szamponu dziegciowego. Czemu nie? Chociaż on tak śmierdzi. Aha. Więc na ten moment polecam wam tę maseczkę. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego. A może już mieliście jakieś produkty z tej firmy, to tym bardziej dajcie znać, bo mnie to interesuje.
ale fajnie. Tak naprawdę takie fajne wygładzenie. Nie czuję ściągnięcia skóry. Czy ona się zregeneruje? Raz, dwa razy w tygodniu. Będę dawać znać. A tymczasem, jeśli Wam się podobało, łapka w górę i subskrypcja. I no, idę podbijać świat. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!